pracuję dla francuskiej firmy Eurodata i zajmujemy się badaniami rynku telewizyjnego na całym świecie. Współpracujemy z różnymi firmami telewizyjnymi, producenckimi, które szukają informacji na temat interesujących nowych konceptów, programów, które chcą zrozumieć, jak rozwija się rynek, skąd powieje wiatr w przyszłym sezonie. Telewizja w dalszym ciągu pozostaje medium, które jest najbardziej konsumowane. Jest to pierwsza i najtańsza rozrywka, zwłaszcza w momencie, kiedy przychodzą cięższe czasy i trzeba troszkę zredukować wydatki na inne zabawy. Także według naszych badań wynika, że ludzie konsumują właściwie telewizję i oglądają ją coraz więcej. Natomiast to, co również należy stwierdzić, to, że ludzie uczą się konsumować kilka mediów i oglądać parę ekranów równocześnie. Polska w dalszym ciągu pozostaje właściwie jedynym krajem z byłego wschodniego bloku, gdzie telewizja publiczna utrzymała się na tak wysokiej pozycji. We wszystkich innych krajach telewizja publiczna po prostu przestała się liczyć na rynku reklamy, grając po prostu drugie albo w ogóle ostatnie skrzypce. Firmy realizują panele, które odzwierciedlają strukturę społeczeństwa, gdzie można odnaleźć taką samą strukturę, też samo mężczyzn, kobiet, dzieci, starców, bogatych i tak dalej, mieszkających na wsi. I w mieszkaniach tychże osób, które są zidentyfikowane, tak samo jak członkowie rodziny, instalujemy elektroniczne chipy w telewizji. Każdy członek rodziny ma taki mały guzik na pilocie i właściwie jedynym jego obowiązkiem jest po prostu pamiętanie o tym, że jak włącza telewizor, to żeby nacisnąć na własny guzik i w ten sposób się zidentyfikować, a następnie już chip elektronicznie sam odbiera sygnał, jaki w tym momencie kanał jest oglądany. Potem wszystkie te informacje są zbierane oczywiście w jednej bazie i w ten sposób powstają te ogólnonarodowe statystyki, które mówią, że tyleż kobiet, a tyle mężczyzn oglądało albo oszalało na punkcie takiegoż programu.